Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji. Z tej strony A+ i kontynuujemy dzisiaj zadania dotyczące ruchu jednostajnie przyspieszonego. Dobra, drugie zadanko, jakie mamy tutaj do dyspozycji, jest następujące. Samochód poruszający się ruchem jednostajnym z szybkością 10 metrów na sekundę, przepraszam, samochód poruszający się ruchem jednostajnym z szybkością 10 metrów na sekundę po prostoliniowej szosie rozpoczął poruszać się z przyspieszeniem 1 metra na sekundę kwadrat w punkcie o współrzędnej x równa się 100 metrów. Napisz równanie x od t dla tego ciała. No i dobra, jakby to kurczę zapisać, nie? Dobra, przede wszystkim, co musimy zrobić? Na pewno musimy rozdzielić sobie ten ruch na dwa etapy, dlatego że w pierwszym etapie mamy ruch jednostajny, a w drugim etapie mamy ruch jednostajnie przyspieszony. A zatem dla x od zera, dlatego że zakładamy, że jego współrzędna zerowa to była 0, tak sobie przyjmujemy, dlatego że nie jest podana, że na przykład na początku się znajduje powiedzmy w odległości 100, na tam 50 metrów od jakiejś szopy i od tej szopy mamy mierzyć nasz x. Możemy sobie dowolnie wybrać układ współrzędnych, dlatego wybieramy go tak, żeby współrzędna x0 była równa 0. A zatem dlatego x równego 0, czyli od początku do setki, i nawiasik półokrągły, dlatego że w tym punkcie on już zaczyna przyspieszać, dla tego obszaru mamy ruch jednostajny, a zatem x to będzie po prostu v razy t mierzone od początku, czyli x to jest v, czyli 10 metrów na sekundę razy t. To jest nasze x od t. Możemy dopisać jeszcze x od t, żeby zaznaczyć, że x zależy od czasu. Dobra. A dla drugiego etapu ruchu, czyli dla x, okay, dla x od setki, a nawet napiszemy 100 metrów. Dobra, tu też napiszemy 100 metrów jeszcze, żeby prowadzić te jednostki. Od 100 metrów do tak naprawdę nieskończoności, dlatego że nie wiemy, czy to ciało się kiedykolwiek zatrzyma. Ten samochód zaczyna się poruszać z przyspieszeniem 1 metra na sekundę kwadrat. Pamiętamy, że dla ruchu jednostajnie przyspieszonego x to jest x0. Kurczę, znowu mi się robi takie dobre. Okay. X0 plus V0t plus at kwadrat drugi. Tak jak powiedzieliśmy sobie, x0 to jest 0. Możemy tak przyjąć. V0 to jest oczywiście 10 metrów na sekundę. A także mamy podane. A to jest 1 metr na sekundę kwadrat. Zatem jak sobie przepiszemy to już w takiej ostatecznej formie, to x to jest 10 metrów na sekundę razy t plus 1 metr na sekundę kwadrat razy t kwadrat i przez 2. To równanie dla x od 0 do 100, a to równanie dla x od 100 do nieskończoności tak naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że to jest w pełni zrozumiałe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnej lekcji.